ojczyznę życie. Wśród nich dwóch polskich Ormian, porucznik Leon Wanatowicz oraz major Walerian Tumanowicz, zamordowany w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Wśród rodzin, które przybyły do Mielca, serdecznie witam właśnie rodzinę, między innymi rodzinę porucznika Leona Wanatowicza. Specjalnie z Łodzi wraz z rodziną przyjechał syn porucznika Leona Wanatowicza, pan Bogusław Wanatowicz. Widziałem, że jest tutaj z nami. Witam również panią Krystynę Działo, córkę zamordowanego żołnierza niezłomnego z Mielca. Serdecznie witam rodziny Wojciecha Lisa, siostrę Wojciecha Lisa, panią Janinę Prydę. Witam rodzinę Jana Rydzowskiego, witam rodzinę pana Doliny. Witam serdecznie wszystkich tych, których nie wymieniłem i przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem. Spotykamy się, by uczcić pamięć bohaterów drugiej konspiracji. Od lat, dokładnie od 2011 roku, gdy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął stosowną uchwałę, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowione po to, by uczcić pamięć i złożyć hołd niezłomnej postawie, uporowi i patriotyzmowi ofiar komunistycznego terroru. Uczestnikom i ich rodzinom. Uczestnikom ostatniego powstania narodowego. W preambule sejmowej uchwały zapisano znamiennie: w hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Święto 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to inicjatywa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego. To czas przypominania o tysiącach polskich patriotów, których komunistyczny reżim zgładził i których pamięć usiłował wymazać z kart historii. Podobnie jak w ubiegłym roku obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych objął pan prezydent, pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.